Witam Was bardzo serdecznie. Święta Wielkanocne zbliżają się już w takim tempie, że postanowiłam, że będę chciała pokazać Wam kilka dekoracji, a w zasadzie to będą takie dekoracje, które chciałabym, żeby dla Was były inspiracją. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób, tak jak ja, ma dosyć dużo kwiatów i te kwiaty no, stoją w jakimś tam miejscu, już same w sobie tworzą jakąś dekorację, kompozycję. No i często mamy taką sytuację, że nie wiemy, gdzie przestawić nasze kwiaty, żeby na przykład postawić dekorację. Więc ja dzisiaj będę Wam chciała pokazać, jak mój tutaj ten kąt. W którym teraz stoją już kwiaty, i nie chciałabym, żeby na razie zmieniały miejsce te kwiaty, no a jednocześnie chciałabym zaakcentować, że nadchodzą święta wielkanocne i chciałabym już zrobić dekoracje. I dzisiaj chcę Wam właśnie pokazać, jak przy tym samym, dokładnie przy tym samym ustawieniu kwiatu robić różne dekoracje. No, i zaczynamy. Jeżeli lubicie takie filmy, to ten film jest naprawdę dla Was. Także bardzo, bardzo Was zachęcam. Jak widzicie tutaj na tym skosie, dekoracje w zasadzie są takie, jakie były. Tam już jeszcze sobie ukorzeniam mojego z pictus trebi. Także tutaj nie chciałabym tego po prostu przestawiać i kombinować tutaj z miejscem. Więc. Tak stoi to wszystko, jak stało, ale chcę tutaj jeszcze z tyłu postawić, postawić świecznik. A dlaczego to zaraz zobaczycie? Tutaj i dopiero postawię mój kwiatek Birkin. I mamy już tutaj, tak jak stoją te moje kwiaty, mamy ustawione e, ta, tą kompozycję z kwiatów i dopiero to będzie nasza baza do tego, żebyśmy ustawiali dekoracje świąteczne. Dlatego chciałam Wam pokazać, że z tyłu stoi świecznik. Ja na pewno moi stali widzowie wiedzą, że ja bardzo lubię używać świeczniki jako właśnie postumenty do kwiatów, do dekoracji. No i oczywiście jako ich podstawową funkcję, jako świecznik. Ale zawsze jak już kupuję, to staram się, żeby ta podstawa była dosyć duża, dlatego że ona mi daje bardzo dużo możliwości. Nie lubię takich świeczników, chociaż też mam takie, które mogą być tylko świecznikiem. No, ale czasami się i takie przydają. No i dzisiaj, słuchajcie, zacznę od dekoracji, która będzie dekoracją przy, tutaj użyję tego baranka. Te baranki, pokaż, on jest śliczny. Muszę Wam powiedzieć, że szukałam, naprawdę szukałam w sklepie baranków, i jakoś nie ma. Generalnie dostępne są zające, jajka. No, zające, nie wiem, czy wiecie, to już ten zwyczaj zająca. To przyszedł do nas z Niemiec, tak jak cholinka zresztą. Tak mamy tutaj również tego zajączka, też od naszych sąsiadów. Natomiast Natomiast ja bardzo lubię też jako symbol Wielkiej Nocy właśnie tego baranka. Ten baranek już ze mną jest. Dosyć długo, powiem wam szczerze, ale on naprawdę pięknie wygląda i, i jak pokazałaś go z bliska? Bo on jest naprawdę słuchajcie, naprawdę bardzo ładny. On ma tutaj, co prawda już mu się ucho trochę uszczerbia, ale wiecie od czego te uszy są uszczerbione? Bo ja ja miałam, ja miałam kotkę, linkę i ona mi tak zawsze obgryzała. Wkręcała tutaj te, te uszy temu barankowi, za gdzieś go tylko dorwała, to zaraz mu objadała te uszy. Także jest jeszcze wspomnienie, to są te sentymenty starych rzeczy, które właśnie przypominają nam się rzeczy, które przeżywaliśmy, kiedy te dekoracje były wystawione. Ja postawię tutaj, położę tutaj taką małą serwetkę. Te serwetki również Wam pokazywałam. Ja je bardzo lubię. Tego typu rzeczy. Oczywiście panie, które robią na szydełku, to mogą sobie zrobić same, a ja kupuję. Uszukanie go i wygląda to bardzo fajnie. Fajny jest też ten kolor serwetki, bo będę chciała taki, właśnie kolorami zbliżonymi do tego baranka tutaj ustawić. I zobaczcie, jak ładnie wygląda. I w zasadzie już ta, ta nasza kompozycja ma charakter świąteczny, tylko dlatego, że postawiliśmy tutaj baranka. No, ale ja chciałabym jeszcze nawiązać kolorem do tego baranka i mam tutaj też taką świecę. To jest świeca, którą mam już dosłownie kilka lat, ale ona mi się bardzo podoba, mi się ten kolor i właśnie dlatego, że on mi zawsze pasuje do tego baranka, więc tej świecy, póki co nie palę, tak to śmiesznie jest. Poza tym ta świeca, zobaczcie, też fantastycznie. Zobacz, tak wygląda, jakbym postawiła na przykład tę serwetkę położyła i na to postawić taką świecę i to również wygląda już bardzo ciekawie. Także polecam Wam, jak macie gdzieś dostęp do takich serwetek, to naprawdę kupujcie, bo one tanio kosztują, a a wyglądają ładnie. Mamy baranka, no i tutaj postawię, tu, właśnie na tym świeczniku. No, świecznik i świeca. <laughs> Także nic akurat tutaj nie jest odkrywczego, ale tu postawię. Tę świecę i tu bardzo podobną. I to, to jajo kupiłam w tym roku w Pepko, właśnie takie popękane. I kupiłam je z myślą właśnie o tym jajku, żeby one razem współgrały, bo to ma takie wzornictwo popękane. I to jajko również. I postawimy to jajko tu. I zobaczcie, wydaje mi się, że ta baza się, te kwiaty się nie zmieniły, ale już zdecydowanie mamy charakter wielkanocny takiego wystroju, i wygląda to moim zdaniem bardzo ciekawie. Pokaż jeszcze raz, a zaraz będziemy robili następną dekorację, także. To naprawdę wygląda moim zdaniem bardzo fajnie, ciekawie, świetnie się wkomponowuje w te rośliny. Także efekt jest, a wydaje mi się, że wysiłek, to znaczy. Efekt jest po prostu lepszy niż nasz wysiłek, który żeśmy tutaj włożyli w tworzenie tej kompozycji. No ale dobrze, mamy pierwszą kompozycję. Ja jej zrobię dzisiaj kilka, i jak zwykle mam do Was prośbę. Napiszcie mi, która najbardziej Wam się wersja podoba. Pierwsza z barankiem. No niestety, więcej baranków nie mam. Nie wiem jak wy, ale ja mam jednego baranka i muszę go bardzo szanować, ponieważ, tak jak wspominałam, jakoś trudno dostać. Dobra, ja już sobie tutaj zdejmę teraz tę dekorację, po to, żeby na tej bazie, którą żeśmy tu stworzyli, zrobić kolejną dekorację. No i zróbmy taką dekorację, słuchajcie, z kolorowych zajączków. Wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie. Mam tutaj też zajączka. To jest również stary zajączek, on już ma kilka lat, no ale tak, z 3-4, nie, nie aż tak dużo, ale już kilka lat go mam, bardzo go lubię i również zobaczcie, postawię go tutaj wśród tych roślin. Wygląda moim zdaniem fantastycznie. No i tutaj, ponieważ bardzo tutaj specjalnie kupiłam. Tego zajączka kupiłam, chyba 14 czy 15 zł. Dałam to w kiku, kupiłam. I tu chciałam specjalnie do tych grafik Kornela, bo je bardzo lubię, uważam, że to jest idealne miejsce dla nich. I zobaczcie, tutaj przycupnię sobie ten zajączek. Mamy tu, no i żeby taki był kontrast, żeby to się tak słuchajcie, nie zlewała, bo ten zielony zając nam się tu zlewa, to damy zająca kolejnego, słuchajcie, jaskrawego, żółtego, takiego, żeby po prostu on jak gdyby wyciąga te nasze zające z tej, z tej całej zieleni. No i zobaczcie, mamy kolejną taką drugą propozycję już i też jest według mnie bardzo świątecznie. Tutaj robi robotę właśnie. Te, robią robotę te kolory tych zajączków. Jeden jest czarny, drugi czarny. Ws w moim zdaniem bardzo dobrze współgra właśnie z ramkami tej grafiki cza czarno-białej. No i zobaczcie tutaj kolorowe zajączki. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawie. Mnie się to osobiście bardzo podoba. Wy oczywiście piszcie też w komentarzach, czy Wam się podoba. Zdejmujemy, zdejmujemy, robimy kolejną dekorację. Ja już zdejmuję teraz tego zajączka. No i zrobimy dekorację. Słuchajcie, jak jesteśmy przy zajączkach. To zróbmy jeszcze taką e, kolejne zające. Ja tych zają, zajączków trochę mam, bo i trochę dostaję w prezencie. Też bardzo lubię właśnie jak ktoś właśnie w prezencie taki mały e, przyniesie małego takiego zajączka, czy jajeczko, czy coś. To jest zawsze bardzo miłe, I dlatego ja już tych dekoracji trochę, trochę mam. Słuchajcie, to to jest zajączek, który jest kupiony w Pepko w tym roku. E, też go bardzo lubię, bo on ma e, takie, no, taki jest zamyślony. I też go damy tutaj, bo świetnie współgra z tą grafiką. Dlatego uważam, że fajnie wygląda. No i dajmy kolejne zajączki. Zobaczcie tutaj, taki biały, i tu kolejny. Zobaczcie, taki wysoki zajączek sobie stoi. I też już się robi zupełnie inna dekoracja. Ja bym chciała żebyście właśnie zwrócili uwagę na to, że różne elementy, które Postawimy, one nadają trochę inny charakter. Także czasami możecie też także w trakcie świąt, jak Wam się coś tam gdzieś znudziło, to możecie szybciutko przystawić sobie i na tej samej bazie, którą macie, utworzyć zupełnie inną dekorację. No dobra. Zajączków na razie dosyć, robimy co innego. Widzimy w kolejny symbol świąt Wielkiej Nocy jajka. Jajka jako symbol odrodzenia, symbol nowego życia więc będziemy teraz dekorować jajkami. Uwielbiam ten, ten motyw jajka, dlatego że rzeczywiście. Tych motywów jest, można tak ozdabiać pięknie, że, że to wygląda przecudnie. Ja mam tu kolejne dwa takie jajka, które te jajka kupiłam w Pepko albo dwa lata temu dwa lata temu, albo chyba dwa lata temu, ale to już nieważne. Słuchajcie, takie jajka też fajnie można podświetlić, dlatego że tutaj przez otwór można jakieś tam dać LEDy i też będzie pięknie, no, ale my dzisiaj będziemy tylko ustawiać i zobaczcie jak pięknie wygląda to. Te jajka są bardzo ładne. One nie były drogie, a naprawdę według mnie wyglądają przepięknie. No i do tego postawię tutaj ptaszka na górę, żeby też był taki wielkanocny, wiosenny symbol. Wydaje mi się, że dostrzegacie to, że można przy różnych takich elementach doskonale zmienić, zmienić wygląd zupełnie tego, tego no skosu w kuchni, ale Wygląda to tak moim zdaniem fajnie. Mnie się czasami tak zdarza, że zawsze coś mi się znudzi, no to pyk biorę, coś tam właśnie przestawię, jakiś drobny element nie naruszając tej bazy i się robi zupełnie inaczej. No dobra, robimy kolejną, kolejną zróbmy dekorację, zdejmijmy te jajka. Zdejmijmy te jajka, no i zrobimy ją, słuchajcie, mieliśmy taką kompozycję kolorową, mieliśmy kompozycję w kolorze takiej sepi, mieliśmy białą, biało-czarną, a pójdźmy teraz w złotą, w złotą kompozycję. Ja mam też takie jajka, które uwielbiam. To w tamtym roku kupiłam w sklepie Family and Home, Piękne są te jajka, bardzo mnie się podobają i ja je bardzo lubię. I zobaczcie, jak one pięknie wyglądają tutaj. Mamy jedno jajo, no i oczywiście drugie, mniejsze jajko postawimy tutaj. Ono jest w takim samym motywie, tyle że różni się wielkością. Dla mnie wygląda to przepięknie. Jak jesteśmy przy złocie, no to mamy jeszcze takiego zajączka, którego już nie wiem skąd mam. Ale jest, zobaczcie, jaki cudowny. Złoty, świetnie też nawiązuje do, do tej osłonki złotej, która tutaj jest. Więc wygląda fajnie. I zobaczcie. Mamy kolejną kompozycję, czwartą kompozycję złotą. Zazwyczaj to złoto się kojarzy nam z Bożym Narodzeniem, a tu proszę bardzo dlaczego nie na Wielkanoc? Ja bardzo lubię złoty kolor, ale lubię ten złoty kolor taki, tak jak jest tutaj na tych jajkach, jak on jest taki przygaszony, jest taki matowy, spatynowany. To on wygląda dla mnie bardzo ładnie. No i co? I mamy cztery dekoracje. Wydaje mi się, że każda dekoracja jest w innym klimacie i warto jest właśnie na, stworzyć sobie jakąś bazę, i później jakimś drobnym elementem wcale nie musicie trzech elementów wstawiać wystarczyłby czy jeden zajączek czy jedno jajo to już jest kwestia tego ile macie takich dekoracji jak jaja czy tam zajączki no każdy tam na pewno kilka ma no bo trudno nie mieć ja to tak mówię też dosyć dużo rzeczy takich dostaję więc więc fajnie to wygląda i lubię to wykorzystywać a lubię wykorzystywać Również jajo jako symbol życia, symbol odrodzenia. Również lubię wykorzystywać całorocznie. I te dwa jaja u mnie stoją przez cały rok w bibliotece, tam spośród książek. I wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Na dzisiaj będziemy kończyć. Ja oczywiście, tak jak zwykle, mam do Was prośbę. Napiszcie mi w komentarzach, która dekoracja skradła Wasze serce. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podobał, że mile spędziliście czas. No i oczywiście, jeżeli trafiliście na mój kanał przez przypadek, zachęcam Was do subskrypcji. A jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!